I kolejny na basket 27 na koszulce. Dawid Hansel. Dawid, 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 Dawid. Puste pole za Stokomo. Chłop, zabrania, ekstaza, zaleńko. Jak naprawdę jest nic nie wiem. Chodzi mi nie przewie. Dawid Hansel to właśnie ten zawodnik pogrążył w dniu dzisiejszym Odrę. Napastnik, który kiedyś występował w drużynie z Wodzisławia, strzelił dwie bramki i znacznie przyczynił się do zwycięstwa przyszłości nad Odrą. Takiego lania kibice Odry na pewno nie spodziewali się po pierwszych fragmentach tego meczu. Do momentu straty bramki Odra była stroną przeważającą, zabrakło jedynie wykończenia. A to tak naprawdę pierwsza sytuacja stworzona sobie przez drużynę gości. Dośrodkowanie z rzutu wolnego w pole karne. Piłka spada pod nogi Dawida Hansela, a ten wyprowadza gości na prowadzenie. Powtórka tej sytuacji. Napastnik drużyny z Rogowa niepilnowany i skierował piłkę do bramki Tomasza Bąkowskiego. Odra szuka wyrównania. Marcin Staszewski do Pawła Polaka. Ten na lewo do Wojciecha Franiela. Wrzutko w pole karne. Piłka wraca pod nogi Franiela. Uderza. Wynik nadal 0 do 1. A to sytuacja, po której obiektywnie stwierdzając, sędzia tego meczu popełnił olbrzymi błąd. Marek Słobik zagrywa do Roberta Żbikowskiego. Ten wbiega w pole karne. Napastnik gości jest przewracany w polu karnym i w przyszłości należał się ewidentny rzut karny. Ja jestem przekonany nawet do tego momentu, że to był ewidentny rzut karny. Nie wiem, czy nawet nie czerwona kartka. Tutaj kwestia może jest do dyskusji. Natomiast wydaje mi się i z mojej perspektywy byłem przekonany, że sędzia podyktuje rzut karny. No, że tak się nie stało, jestem zdziwiony, zaskoczony, ale no, muszę się z tym pogodzić, że tak powiem, bo pewnie nie byłoby mojego spokoju przy innym wyniku, ale przy tym wyniku no, można powiedzieć, że no, w jakiś sposób się z tym godzę. Karnego jednak nie było i wracamy na boisko. Tutaj jest Bartosz Zyguła, zagranie na lewą stronę do Wojciecha Franiela. Strzał z dużej odległości wprost w ręce bramkarza przyszłości. Kolejna groźna akcja drużyny z Rogowa. Marek Słobik wrzuca w pole karne. Bramka, ale w tej sytuacji faulowany Krzysztof Szeja. Mateusz Krupa przedziera się prawym skrzydłem. Zagranie do Łukasza Reinharda. Wrzutko w pole karne. Wprost w ręce pewnie broniącego dzisiaj Piotra Pasia. To już fragmenty drugiej odsłony. Marek Słobik, dobrze znany w Wodzisławiu, uderza z dystansu. Ogromne szczęście Odry i Tomasza Bąkowskiego. Oprócz widowiska piłkarskiego mieliśmy również coś dla fanów, którzy potrzebują więcej adrenaliny. Szansa Odry, dośrodkowanie w pole karne. Tutaj jest Marcin Staszewski, znakomita okazja. Niestety wysoko nad bramką. Kolejny raz aktywny w tym meczu na lewym skrzydle Marek Słobik. Uderza wzdłuż bramki, ale nad bramką Tomasza Bąkowskiego. A to najlepsza sytuacja Odry w tym meczu. Grzegorz Jakosz, rzutu wolnego, minimalnie obok lewego słupka. Bardzo ciężko wypowiadać się po takim meczu, gdy przegrywa się na własnym boisku 3-0. Mimo nawet momentami niezłej gry, brakło nam konsekwencji. Drużyna przeciwnika wykorzystała wszystkie nasze błędy. Brakło nam konsekwencji. Wiedzieliśmy, dobrze grane stałe fragmenty. Tracimy dwie bramki po stałych fragmentach gry. Druga bramka na 2-0 po stracie w środku pola. My nie potrafiliśmy, ci młodzi chłopcy nie potrafili udźwignąć ciężaru, jaki na nich spoczywa. Przeciwnik ma na pewno bardziej doświadczony zespół, no i to dzisiaj odegrało zdecydowaną rolę, że to goście się cieszą z zwycięstwa, nie my. To znaczy, zgadzam się w zupełności tutaj z trenerem. Więcej z gry na pewno miała do przerwy, szczególnie do przerwy drużyna gospodarzy. Natomiast myśmy się nastawili właśnie na to, żeby piłkę odebrać nie wysokim pressingiem, ale w środkowej strefie boiska. Natomiast tutaj brakowało mi troszeczkę później jakości po odbiorze piłki. Tych sytuacji było mało, źle rozgrywaliśmy tą piłkę. Mimo wszystko zbyt nerwowo, traciliśmy ją zbyt szybko. No ale bramka na 1-0 ze stałego fragmentu troszeczkę
takiego spokoju, można powiedzieć, w nasze szeregi wniosła. No, bramka na dwa to właśnie już było po kontrataku, po odbiorze piłki, akcja była dobrze rozegrana. Trzecia znowu ze starego fragmentu i można powiedzieć rzeczywiście, że to co sobie stworzyliśmy, to wykorzystaliśmy. Natomiast myślę, że gospodarze jakiejś takiej czystej sytuacji też nie mieli, pomimo tego, że przewaga, jeżeli chodzi o operowanie piłki, pewnie była po ich stronie. Odra w drugiej połowie szukała kontaktowej bramki. Niestety błąd przydarzył się Arturowi Gaciowi, a goście wyszli z szybką kontrą. Nie ma spalonego Dawid Hanzel. Sytuacja sam na sam jest 2-0. 3 minuty później było już 3-0. Zamieszanie w polu karnym wykorzystał Sebastian Markiewicz. Wtedy było już pewnym, że Odra nie zdobędzie w tym meczu nawet punktu. W 75. minucie debiut w trzecioligowej Odrze zaliczył Rafał Czogalik. Ponownie atakuje przyszłość. Strzał z dystansu Tomasz Bąkowski odbija. To jeszcze nie koniec tej akcji. Ni to strzał, ni to dośrodkowanie. Ale bramkarz Odry na posterunku. Końcówka meczu, ostatnia szansa Odry. Paweł Polak strzela, ale jego uderzenie pozostawia wiele do życzenia. Zatem to goście cieszyli się z końcowego triumfu, a kibice po meczu podkreślili, że są z tą drużyną na dobre i na złe. Po spotkaniu naszym gościem był bohater gości Dawid Hanzel. Wynik wskazuje tak, że było niby łatwo, niby przyjemnie, ale tak naprawdę ciężki mecz. Ciężko nam się dzisiaj grało. Tym bardziej cieszymy się z trzech punktów, po to tutaj przyjechaliśmy. Nasz cel numer jeden, 3 punkty i powrót na pierwsze miejsce. Zgodzisz się ze stwierdzeniem, że ten wynik meczu trochę nie odzwierciedla przebiegu tego spotkania, bo Odra nie była taką drużyną do bicia, miała też swoje sytuacje w tym meczu. My czekaliśmy na kontrę. Mieliśmy praktycznie 3 sytuacje. 3 wykorzystaliśmy, na to czekaliśmy. Odra miała też oczywiście swoje sytuacje. Mieliśmy trochę szczęścia. No ale tak jak mówię, nie? Wynik nie odzwierciedla, ale zasłużenie wygraliśmy. A ty masz patent na Odrę Wodzisław, bo w poprzedniej rundzie strzeliłeś bramkę, dzisiaj dwie. Odra musi się obawiać w następnych meczach. Wiadomo, grałem tutaj tyle lat. Przyjeżdża się tutaj podwójnie zmotywowanym. Dzisiaj cel numer jeden, tak jak mówię, 3 punkty i bramka. No udało się 2 dzisiaj. W sumie z drugiej strony jest to nieważne. Ważne są te 3 punkty. Drużyna, kawał pracy dzisiaj wykonaliśmy. Tym bardziej pochwały dla całej ekipy. Te bramki zdobywałeś bez większych skrupułów, czy zakuło trochę serce, że strzelasz bramkę Odrze Wodzisław? No wiadomo, tak powiedziałem, grałem tutaj kilka lat, ale o tym się nie myśli. Sentymenty poszły na bok. Na boisku nie było przyjaciół, nie było sentymentów. Po boisku na pewno przybijemy z chłopakami piątkę, ale na boisku, tak jak powiedziałem, przyjaliśmy po 3 punkty i bez żadnego odpuszczania. Daliśmy sobie maksa i zasłużenie wygraliśmy. Myślisz, że Odrze brakuje z przodu takiego Dawida Hanzela? Możliwe tak, no widać, że od razu dużo bramek nie strzela. Nie ma tam takiego napaściora, no. Tym bardziej cieszy, że nam się dzisiaj udało, a Odra, no jak Odra, no. Życzę im jak najlepiej w następnej kolejce. Dzisiaj byłem za swoją drużyną, wiadomo, nie? Odrą czeka teraz wyjazd do Częstochowy na spotkanie ze Skrą. Łatwo na pewno nie będzie. Tym bardziej, że drużynę Odry obserwował dzisiaj trener Skry Częstochowa, Jan Woś.